Ostatnio dostałem od Was kilka wiadomości z pytaniami. Damian, zainstalowałem, tak jak pokazywałeś przez Open Build Control, GRBL-a na moim Arduino, jednak ono nie działa, to znaczy nie reaguje, silnik się nie obraca. Jak mam sobie poradzić z tym problemem? Dlatego właśnie dzisiaj postanowiłem nagrać ten film, w którym Wam pokażę jeszcze raz, jak należy to prawidłowo zrobić, w dużym naprawdę skrócie, no i rozwiążę Wasz problem, bo wiem, na czym on polega, najprawdopodobniej najczęściej nie jest to wina tego, że coś źle podłączyliście, tylko musicie zmienić pewne ustawienia. Ale dla osób, które po raz pierwszy są w tym materiale, pierwszy raz oglądają, chcą po raz pierwszy podłączyć swoje Arduino, to tak w dużym skrócie też pokażę Wam, jak należy połączyć poszczególne płytki. Tak więc zachęcam wszystkich do oglądania tego materiału wideo. Na początku kilka słów, co sobie przygotowałem. Przede wszystkim naszą płytkę Arduino Uno. Ja tutaj mam akurat jakiś klon CNC Shielda, Stepsticka A4988, przewód USB. Tutaj mam zasilacz 12V, 1,5A, taki szybko wtyczkowy, żebym tylko Wam mógł pokazać. Tu mamy silnik krokowy NEMA 17 i oczywiście jakiś tam wkrętak, który będzie nam potrzebny, żeby to wszystko połączyć. Pierwszym krokiem będzie zainstalowanie naszego stepsticka w gnieździe w CNC Shieldzie. Na samym początku zainstalujmy swojego stepsticka. Pamiętajcie, że tutaj w dolnej części mamy oznaczenia. Tutaj jest EN najczęściej oznaczenie i na naszej płytce CNC Shield. Również tutaj powinniście sobie poszukać. O, ja tutaj widzę, mam oznaczenie EN, czyli ten pin EN, który jest tu, ta nóżka, powinna trafić do gniazda, tak samo z oznaczeniem EN. Ja to podłączę sobie pod gniazdo osi X. Tu macie oczywiście oznaczone osie X, Z, A i Y. Więc zainstalowaliśmy naszego stepsticka. Teraz musimy połączyć sobie nasze płytki Arduino i naszego CNC Shielda. Tutaj tak samo się sugerujcie tymi opisanymi pinami, które są na CNC Shieldzie. Tutaj mamy na przykład RX-a, to jest ten mój lewy pin. I tu mamy tak samo RX-a w naszym Arduino, tak więc w ten sposób musimy to złożyć. Pamiętajcie o tym, żebyście te nóżki nie połamali podczas wkładania, żebyście trafili w odpowiednie gniazda, czyli pierwsza ta nóżka z naszego CNC Shielda musi trafić do pierwszego gniazda w naszej płytce Arduino. Ściskamy to razem i mamy w tym momencie złożone Arduino razem z CNC Shieldem. Aby wykorzystać mój zasilacz i podłączyć przewody zasilające do naszego CNC Shielda, bo tutaj zwróćcie uwagę, mamy złącze do podłączenia napięcia 12-36V, potrzebujemy sobie tutaj te przewody doprowadzić. Ja nie chcę ciąć sobie w moim zasilaczu tego wtyku. Mam tutaj takie gniazdo, dwa przewody, wtyk w tym momencie wchodzi mi w to gniazdo i te dwa przewody, które tutaj mi na końcu wystają, ja sobie zainstaluję w naszej płytce CNC Shield. Pamiętajcie tylko o tym, ja mam tu fajnie oznaczone czerwony, to jest plus, ten szary to jest minus, żeby nie pomylić plusa z minusem, luzujemy te zaciski śrubowe, które są tutaj, umieszczamy w nich przewód i zakręcamy zacisk śrubowy. W drugim gnieździe też muszę sobie je poluzować. Robimy to samo, czyli nasz minus z lewej strony. Ok, ja mam tutaj podprowadzone już przewody zasilania 12V. Oczywiście jakbym to robił docelowo, nie dla celów takich szybko prezentacyjnych, to bym sobie tutaj założył tulejki, ale nie będziemy się teraz nad tym skupiali. Jak widzicie, mam tutaj przed sobą również komputer. Za chwilę Wam przerzucę na ekran tak samo komputera. Możemy sobie jeszcze jednak szybko podłączyć nasz silnik krokowy. Ja tu już mam silnik krokowy z przygotowanym przewodem. Takie przewody, tak a propos, znajdziecie oczywiście u nas w sklepie. Tutaj jest na końcu taka kostka przyłączeniowa i na CNC Shieldzie możemy właśnie podłączyć sobie silnik. Tutaj macie takie piny wystające zaraz przy Waszym stepsticku i pod te piny możemy podłączyć sobie naszą kostkę pochodzącą od silnika. Wtykamy ją, no i w tym momencie tak naprawdę większość mamy zrobione, jeżeli chodzi
od CNC Shielda. Jeszcze może tylko podłączmy sobie przewód USB, tak żeby to podłączyć za chwilę do komputera. Mi się oczywiście kable poplątały, więc szybko je rozplączę. Ok. Przewód USB do naszego Arduino. Ok. No i teraz podłączę sobie drugi koniec tego przewodu USB do naszego komputera. Jak widzicie, teraz mamy tutaj uruchomione oprogramowanie Open Builds Control, które możecie sobie pobrać ze strony choćby Open Builds'a, czyli na stronie openbuilds.com, albo na naszej stronie v-slot.pl. Tam tak samo macie u góry taki pasek software i tam możecie sobie pobrać to oprogramowanie. Jak widzicie, po podłączeniu Arduino, ja sobie teraz je odłączę, żebyście jeszcze to mogli zobaczyć. Odłączam Arduino. Tutaj pojawił mi się tylko COM3. W momencie, kiedy podłączyłem sobie przewód od Arduino, pojawił nam się tutaj komunikat, że pod tym COM 16 mamy podłączone Arduino. Teraz wchodzimy sobie tutaj w narzędzia. Rozwijamy listę. I mamy tutaj taką ikonkę trzecią od dołu. Wiadomo, aktualizacje oprogramowania mogą być, więc nie musicie się tym sugerować. Flashing Tool, który należy wybrać sobie, żeby sfleszować nasze Arduino, czyli wgrać na niego GRBL-a. I teraz musimy sobie wybrać Blackbox X4, następnie ten port, do którego mamy podłączone Arduino, jak widzicie, on został automatycznie wybrany, czyli nasz port 16, i nacisnąć Flash. Czekamy teraz chwilę, aż oprogramowanie sfleszuje naszą płytkę Arduino i będziemy mieli wgrane oprogramowanie GRBL na naszym Arduino. Jak widzicie, ja tu miałem wcześniej taki mały problem, bo poruszyłem naszym przewodem USB, więc mi przerwało fleszowanie, ale ponownie uruchomiłem fleszowanie i mamy teraz komunikat taki zielony, że fleszowanie zostało zakończone. Możemy spróbować się połączyć z naszym Arduino. Widzimy tutaj wersję GRBL-a 1.1, czyli wszystko mamy tak naprawdę prawidłowo ustawione. Teraz ja podłączę wtyczkę od naszego Arduino do gniazdka. Zasilanie mamy podłączone i myślę, że wielu z Was jest właśnie na tym etapie i wiem, że na tym etapie mieliście problem, bo zwróćcie uwagę, ja przesunę sobie teraz silnik. Nie wiem, czy go będziecie dobrze widzieli, mam nadzieję, że tak. Jak wiecie, podłączyłem go sobie pod oś X. Czekajcie, przyniosę jakąś kartkę, żeby przykleić tutaj na wał silnika, żebyście zobaczyli, że on się obraca. Przykleimy sobie tutaj kartkę na wał silnika i zobaczcie, co się stanie, kiedy ja kliknę sobie X+, niestety, ale nic się nie dzieje. Ja zawsze mówię, że warto jest również w tym momencie wybrać sobie jakieś takie standardowe ustawienia, bo jak przejdziecie sobie do zakładki GRBL Settings, o tak obrócę, żeby było widać, do GRBL Settings tutaj u góry, no to warto sobie wybrać na samym początku jakąś maszynę z naszej serii, niech to będzie seria OpenWheels Lead Machine seria 1010. Wybieramy sobie tą maszynę, klikamy Save Firmware, więc on sobie zapisze te wszystkie ustawienia GRBL-a związane z prędkościami, krokami i tak dalej, bo to trzeba sobie gdzieś tam zawsze samemu na początku ustawić, a jeżeli nie wiecie jeszcze jak, to warto sobie wybrać coś, co będzie takim szkicem, nad którym będziecie później sobie mogli popracować. Ja nagrywałem w ogóle ostatnio filmy o tym GRBL-u, więc tam będziecie się mogli dowiedzieć nieco więcej. Kiedy zapisałem oprogramowanie, prosi mnie, że chce, właściwie pyta, czy może zrestartować sterownik, czyli nasze Arduino. Ja mu na to pozwoliłem. No i spróbujemy teraz, czy nasz silnik się poruszy. X+, dalej jest nic. Jak widzicie, ja tak samo łapiąc, przesunę tą kamerę, łapiąc zawał silnika, mogę nim obracać. W momencie, kiedy wszystko byłoby ok, to ja bym tego silnika po prostu, no, z dużej siły bym musiał użyć, na pewno dwoma palcami bym sobie nie obracał tego wału silnika. No i to jest właśnie ten moment, w którym, tak jak mówię, zgłaszacie się do mnie z pytaniem, jak sobie z tym poradzić. Pamiętajcie o tym na początku, żeby sprawdzić oczywiście, czy wszystko macie dobrze podłączone, czy zasilanie jest podpięte do naszego Arduino, ale cały tak naprawdę w cudzysłowie myk polega na tym, że musimy sobie zmostkować przewodem, to jest jedna z dwóch metod. I teraz czekajcie, przesunę tak, żebyście to widzieli. Tutaj na płytce CNC Shield macie przy tym przycisku takim czarnym
macie takie złącze opisane EN łamane na GND. Zmostkujcie sobie, jeżeli macie taką możliwość, ja tutaj mam przewód przygotowany, zmostkujcie sobie te złącza. Jedno i drugie. OK. I nasz silnik, powiem Wam, już trzyma. Teraz zobaczcie, jak kliknę sobie, ustawiłem sobie na klawiaturze trochę tak nieszczęśliwie. Czekajcie. OK, czyli mam zmostkowane przewody EN i GND na naszym sensor shieldzie i teraz X, kiedy sobie wybiorę, sobie chyba naklikałem tutaj aż za bardzo. OK, w plus, to jak widzicie, zróbmy sobie po 1 mm, nasz silnik się obraca. Czyli to, co chcieliśmy osiągnąć, czyli jednak po wgraniu normalnie działa. Jest też druga metoda. Spójrzcie, ja wypinam teraz te dwa przewody, które wpiąłem, czyli te, które mostkowały nam EN i GND na płytce C-Shield, zdemontowałem. Teraz mam tą płytkę bez tego mostka. No i oczywiście nasz silnik znów przestał działać. Wchodzicie sobie tutaj w takim razie Gearbell Settings i macie tutaj dolar. Teraz, żebym się nie pomylił, nie wprowadził nikogo w błąd. $4, parametr $4, który musicie zmienić z jedynki na 0. Klikacie Save. Pozwalamy mu, żeby zrestartował nasz sterownik. No i ja już usłyszałem to, ten silnik złapał. Już trzyma ten silnik. Przejdziemy sobie z powrotem do ustawień, do możliwości sterowania maszyną. X plus, jak widzicie, X minus działa. Tak więc jeśli mieliście problem po tym, jak wgraliście na swoje Arduino GRBL-a, podłączyliście silnik i wał silnika się nie obraca, to tak jak już powiedziałem, musicie sobie na samym początku albo zmostkować piny EN i GND, które są tutaj, albo wejść w ustawienia Open Build Control $4 i tam zmienić ten parametr z jedynki na 0, jeśli dobrze pamiętam. Tak więc mam nadzieję, że w tym krótkim filmie pomogłem wam rozwiązać ten problem. Fajnie, że wy zwróciliście też na niego uwagę, bo ja sam o nim nawet nie wiedziałem. Jak coś się robi już automatycznie, to się na pewne rzeczy nie zwraca uwagi. Mam nadzieję, że pomogłem. Będę bardzo Wam wdzięczny za zostawienie łapki w górę, subskrypcję. Pamiętajcie, dołączajcie do naszej grupy VSLOT Polska na Facebooku, bo tam możemy się wymieniać wiedzą, rozwiązywać tego typu problemy. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym materiale wideo już wkrótce. Do zobaczenia.